Marcin Kobiela, wszechstronny gracz gołębiami. Celem naszej kolejnej podróży jest Radom. To przepiękne miasto leży w centralnej Polsce, w samym sercu Niziny Radomskiej, stanowiącej część Niziny Mazowieckiej. To wspaniałe położenie sprawiło, że Radom od zawsze był ważnym ośrodkiem na kulturalnej mapie Polski. Na przestrzeni wieków to właśnie z Radomiem związane były postacie wielu znakomitych twórców w dziedzinie muzyki, plastyki i literatury. Radom należy do miast o liczącym się potencjale gospodarczym i wysokim poziomie wykształcenia mieszkańców. Leży na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych i jest coraz lepiej skomunikowany z innymi ośrodkami gospodarczymi naszego kraju. Wielka liczba zabytkowych kościołów świadczy o żarliwej wierze mieszkańców, a liczne pomniki, jakie tu wybudowano, upamiętniają nie tylko ważne wydarzenia z przeszłości. Wspaniałe, przyjazne miasto to wymarzone miejsce do odpoczynku i pieszych spacerów w niedzielne popołudnie. Na przedmieściach Radomia, w miejscowości Bukowiec, mieszka bohater naszego reportażu. Na samym skraju tej niewielkiej miejscowości został wybudowany piękny, nowoczesny dom. Jednak to, co się za nim znajduje, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Na bardzo obszernej działce, otoczonej wielką ilością zieleni, wokół wspaniałych budowli architektury ogrodowej, znajduje się super nowoczesny kompleks gołębników. Starannie przemyślane projektowanie sprawiło, że wybudowane gołębniki nie tylko prezentują się wyśmienicie i cieszą oko swojego właściciela, ale również wspaniale spełniają powierzone im zadanie. Są niezwykle funkcjonalne, suche i dobrze napowietrzone. Zresztą, jak sami to teraz widzimy na ekranie, cała posesja prezentuje się wyśmienicie, co bez wątpienia świadczy o wykwintnym guście i zasobności portfela naszego bohatera. Jesteśmy dzisiaj z wizytą u Marcina Kobieli, który w ostatnim sezonie lotowym nie dał żadnych szans konkurencji i wywalczył niesamowite osiągnięcia w dwóch kategoriach lotowych. W sezonie lotowym w 2015 roku nasz rozmówca zdobył tytuł pierwszego wicemistrza Polski w kategorii A oraz tytuł mistrza Polski w kategorii B. Pierwszym wicemistrzem Polski w kategorii A został kolega Kobiela Marcin, Okręg Kielce. Zapraszam kolegę. Mistrzem Polski w kategorii B został kolega Kobiela Adrian, Okręg Kielce. Zapraszam. Coś z tymi brawami, cieniko. Zmobilizujcie się, koledzy. To niezwykle rzadkie i niesamowite osiągnięcie sprawiło, że nazwisko naszego bohatera stało się bardzo popularne i zagościło na ustach wszystkich hodowców. Wszyscy stali się niezwykle ciekawi, co sprawiło, że hodowca o tak krótkim, zaledwie kilkuletnim stażu lotowym potrafił osiągnąć tak wspaniały wynik. Mamy nadzieję, że nasz reportaż zaspokoi ciekawość wszystkich hodowców i pokaże drogę naszego mistrza do tak wspaniałej kariery. Mimo tak wspaniałego sukcesu, Marcin Kobiela pozostał nadal człowiekiem skromnym i niezwykle sympatycznym w stosunku do innych hodowców. Nie obnosi się on ze swoim sukcesem i chętnie służy radą wszystkim potrzebującym hodowcom. W hodowli pomagają mu dwaj synowie. Młodszy Krystian jest jeszcze zbyt mały na poważniejsze zajęcia, ale chętnie kibicuje ojcu i śledzi poczynania jego ulubieńców w lotach konkursowych. Zaś starszy Adrian jest już prawie dorosły i pomaga ojcu w większości prac związanych z hodowlą.